Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym magu na W50 i pokażę wam, jak mój rush z 300 około tam 25 levela do 330 wyglądał, dlatego że przebraliśmy się w sobotę i też w sobotę niestety nie wytrzymałem, do dzisiaj nie wytrzymałem, żeby się wstrzymać z tymi lochami i wam to nagrać, więc poklikałem te lożki od razu po przebieraniu tak naprawdę, ale pozapisywałem walki i dzisiaj wam to wszystko popokazuję. Dlaczego też nie chciałem czekać? Ano dlatego, że w piątek i sobotę bardzo dużo osób się przebrało, dużo osób poklikało te lochy i tak dalej. No i ja nie chciałem na tam niższym levelu robić awki, nie chciałem czekać, tylko po prostu wolałem to zrobić razem, powiedzmy, z serwerem. Wyszło w miarę git, wyszło w miarę tanio, około tam 3000 grzybów na to wszystko poszło i na przebieranie i na klikanie, więc można powiedzieć, że jestem zadowolony. No i jak widzicie, 330 level na tym magu został wbity. Jak ta droga wyglądała, dzisiaj wam pokażę. Pokażę wam również i omówimy sobie troszeczkę dramek, dlatego że były jakieś tam dramki na WP 50. Co ciekawe, jedna gildia praktycznie topowa się rozsypała, po prostu się no rozpadła, nie? Mówiąc wprost, także no to też można powiedzieć, że dość ciekawa sprawa. No i generalnie w zasadzie tyle, nie? Popokazuję wam, jak to wszystko wyglądało. Pamiętacie też, że pytałem was ostatnio, co robimy z tym symulatorem lochów, żeby wam pokazać, jak to się loguje i tak dalej. I pisaliście mi w komentarzach, że chcecie, żebym coś takiego nagrał. No jak widzicie, żadne filmy się nie pojawiały, dlatego że nie miałem za bardzo czasu już od tamtej pory. Więc jutro planuję wam to nagrać. Planuję wam dokładnie przedstawić, jak się zalogować do tego symulatora lochów, żeby ręcznie nie wpisywać statystyk, żeby nie musieć tam żadnego pliku robić, har, o którym wspominałem w tym moim pierwszym filmie na ten temat. I w zasadzie tyle i pojawi się to, myślę, że jutro, także taki jest plan. I też właśnie niepotrzebnie was pytałem, czy coś takiego w ogóle robić i tak dalej, bo przez to, że się zapytałem was i wstrzymałem, to dzień później już tam widziałem, że inne osoby zaczęły to nagrywać, dlatego nie zdradzam swoich tam żadnych pomysłów na serię, nic innego jakby, no, wam po prostu, bo wiem, że dużo osób jest ciekawych, żeby po prostu wiedzieć, co się pojawi, no ale też są takie osoby, które tylko czekają, aż coś tam powiem, żeby po prostu zgapić, nazwijmy to, no ale mniejsza z tym, lecimy. Na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, jeszcze wam powiem, przydługi wstęp, ale musiałem się rozgadać, kciuka w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, już nam brakuje około 80 do 13 tysięcy i możecie też jakiś komentarz zostawić, jak tam po weekendzie epickim. Były teraz w ogóle darmowe epiki, zawki za pierwszy pasek i za trzeci, więc możecie się pochwalić, co tam ciekawego wam poleciało, bo nawet jeżeli nie gracie na grzybach, no to myślę, że to był dość dobry event, żeby nawet weekend robić te trzy paski, żeby po prostu sobie łącznie 6 epików zgarnąć, nie? Wydaje mi się, że to dość opłacalna inwestycja, także możecie napisać, co tam wam ciekawego poleciało. Co my na tym magusiu zrobiliśmy? Aura dziesiąteczka, tutaj na szybko przelecimy. Jeżeli chodzi o kupca, generalnie o arenę, no to mamy prawie 5 quattro decilionów run, co daje nam możliwość na przykład znalezienia 28% na broni, co jest wynikiem dość dobrym, dlatego że dzisiaj przed odcinkiem sobie sprawdzałem topkę, no i topka w tym momencie wygląda tak, że jak widzicie, tu mają 28, 28. Ten ziomeczek ma bardzo dobre runy, a nie ten, nie, on ma 29. Wydawało mi się, że ktoś tu miał 30, ale nie wiem, może mi się tylko wydawało, tu 25, zaledwie 28, 27, więc jak widzicie, biorąc pod uwagę, jakie tutaj mają runy na serwerze, no to jesteśmy dość podobnie, biorąc pod uwagę też, że my kupujemy skipa, w sensie ja kupuję codziennie rano, nie co 20 godzin, a tutaj raczej topka robi to co 20 godzin, bo znam tu niektóre osoby, wiedzą, że dość mocno tryhardują, no to jednak te runki na broniach mają takie same jak my, czyli no mówię, my mamy 27%, ale od jednego quattro deciliona już może być 28%, no to jesteśmy na mniej więcej tym samym poziomie, także można powiedzieć, że jestem dość zadowolony, biorąc pod uwagę, że właśnie nie ustawiam specjalnie budzików, żeby tego kupca robić co 20 godzin. Opłacalne to jest, no bo w tygodniu wychodzi jeden skip więcej, czyli tak jakby co tydzień pomijają 7 dni więcej w tej arenie, nie? I właśnie tak się robi rekordy. No ale ja po prostu nie mam na to za bardzo ochoty. Także no jak widzicie, runki wyglądają w tym momencie tak. O, tutaj Ashu ma 30%, zobaczcie, tak? Myślałem właśnie, że kogoś widziałem z tą 30, no ale tutaj generalnie no to tak 27-28 w tej topce dominuje. Dobra, jeżeli chodzi o to, co tu się więcej wydarzyło, no to tak, generalnie teraz już w zasadzie będziemy tylko i wyłącznie czekać na weekend, na legendarny loch, tak naprawdę, który ma być pod koniec tego miesiąca podobno. No bo już tutaj za wiele nie zrobimy. Wycisnęliśmy, co mieliśmy wycisnąć. Tu w ogóle nam się
O właśnie, zaczaruj swój pas, żeby mieć dodatkowe piwko. Już dzisiaj jestem po awce, ale sobie jeszcze zrobimy po warcie to dodatkowe piwko, które nam się kończy o 19. No akurat, jak widzicie, no teraz już mniej więcej codziennie nowy czar nam wylatuje u wiedźmy. No i jak widzicie, mamy na przykład czar na rękawice, który też nam pomógł, bo tam w okresie tego epickiego eventu właśnie ten czar na rękawice się pojawił. Co za tym idzie, zrobiliśmy chociażby tutaj w 13 piętrze, mieliśmy jedynkę, teraz mamy piątkę, więc dużo tych przeciwników nam padło. No ale tak jak mówię, no już na tym magu teraz za wiele do roboty nie będzie. Lochy mam bardzo malutkie szanse na nie, więc no czekamy na legendarny loch. Teraz w międzyczasie tutaj sobie zrobimy już ostatnie przejścia w pupilach, chociażby tutaj właśnie w ogniu, tutaj światło też już się zbliża do tego poziomu, więc na tym się skupimy. No i wiadomo, awka i te codzienne czynności, raczej tutaj więcej do roboty nie będzie. Twierdza nam się cały czas buduje 16, tu się za wiele nie podziało. Dzisiaj nam się traktor wybuduje 13 i polecimy sobie w trenera, bo na nic innego za bardzo dusz nie mamy, więc ten trener pójdzie w ruch. No i dobra, jeżeli chodzi o gildię, właśnie gildia, to co mówiłem, były jakieś dramy, co chwilę tam na czacie, na Discordzie, na tawernie discordowej się wyzywają. Tutaj jeżeli chodzi o właśnie no te topowe gildie, nie? Tutaj Crit Happens, coś tam podgryza Hollywood, no i jak wiecie, było jeszcze Dreamland, które było top 1 tego serwera, tam na zmianę z Crit Happens, ale no generalnie tak to wyglądało. No i Dreamland się po prostu rozpadło. O co chodziło? Nie wiem, nie interesowałem się za bardzo. Podobno z tego co wiem, ktoś tam dostał bana, ktoś tam odszedł ze dwie osoby łącznie, czy tam trzy, no i lider dał sobie spokój i po prostu wyszedł, czy coś takiego, no i gildia przez to się posypała. Zyskaliśmy na tym naprawdę dużo, bo w Dreamlandzie było dość dużo mocnych Polaków, takich jak na przykład Sasek 325 level, Fazi również 325. Kogo my tu jeszcze mieliśmy? Poczekajcie, bo my tu mamy tych oficerów pod Hydrę, no ale na przykład Dobry Kolega 327, Hiszpan 325, Kanto 321 i chyba Brotaku 322 level, więc no jak widzicie, tych 320 nam dość dużo doszło. Co za tym idzie, daje nam to 309 średni poziom, 309, i jest to trzeci na serwerze średni poziom. Crit Happens ma 321, Hollywood ma 328, Gildia Paula Terry ma 306. My tutaj jest jakiś 305 Dead Wally, powiedzmy, nie wiem jak to przeczytać. No ale jak widzicie, jesteśmy w tym momencie na trzeciej pozycji, jeżeli chodzi o średni level. Teraz trochę spadliśmy, bo robiliśmy te podmianki, więc tutaj jak wiadomo, walczyliśmy po 40 osób, ale mówiąc szczerze, jestem bardzo ciekawy, jak już wszystkie osoby będą mogły walczyć i tak dalej, jak będą te walki wyglądały właśnie z taką gildią Paula Terry. No bo na papierze w teorii jesteśmy mocniejsi, natomiast tutaj Paul Terra ma dość, mają niski dość dół, słaby, ale górę mają mocniejszą od nas, dużo mają tych właśnie też 320 plus leveli, więc no jak sami widzicie, te wojny mogą być z nimi ciekawe. No ale na papierze jesteśmy top 3, co jest no myślę fajnym osiągnięciem. Teraz może ten ranking nie wygląda za super, ale tam tak jak mówię, no ostatnie dwa dni to były dni dość, no nie tam wielu podmianek, ale no walczyliśmy w bitwach po 40 osób, także no to nie było nic super. Także tak to wygląda, więc no my na tym rozpadzie Dreamlandu, nie ukrywam, że zyskaliśmy. Jeszcze byśmy na pewno mocniej zyskali, jakby każdy topowy Polak jakby przeszedł do nas, wiadomo o co chodzi. Jest tutaj jeszcze kilku Polaków, którzy są w innej gildii, która tam jest top 10 około, jest dość słaba, biorąc pod uwagę naszą, no ale niestety bardzo dużo Polaków, na przykład osoby, które przeszły do nas z Dreamlandu, z tego co wiem, mają takie nastawienie, że po prostu, no jakby dramy, które tam na polskim serwerze jakieś zaistniały między ludźmi, wiadomo, niektórzy mnie nie lubią, niektórzy nie lubią kogoś tam, kto jest u nas w gildii i tak dalej, to jest normalne, wiadomo o co chodzi, no ale że odsunęły te dramy jakby na bok, jeżeli chodzi o ten serwer międzynarodowy i po prostu chcą stworzyć coś mocnego wspólnie. Co jest jakby ruchem ok, ja o tym już mówiłem no z miesiąc temu na odcinku, nie, że fajnie jakby wszyscy Polacy najmocniejsi przeszli do nas i żebyśmy faktycznie o coś powalczyli. Natomiast niestety bardzo kilka osób jest takich, że no ograniczeni są dość mocno i załóżmy nie lubią jednej osoby w naszej gildii, nie lubią jakiejś tam drugiej
trzecie i tak dalej, i nie wolą się kisić tam w jakieś gildii top 10, gdzie no perspektywy są takie sobie, no ale po prostu taki mają kaprys i tyle, nie? Więc moim zdaniem to jest słabe, bo jakby no już już i tak mamy bardzo dużo tych topowych Polaków u nas, to jest jakby, no tak jak mówię, to top 3 jest bardzo, bardzo osiągalne, biorąc pod uwagę tutaj średni level, no ale jakbyśmy mieli już wszystkich takich topowych Polaków, no to top 3 by było pewne, no i byśmy tutaj się powoli czaili na te gildie, które no w tym momencie nie są dla nas osiągalne totalnie, ale w przyszłości za jakieś pół roku i tak dalej, kto wie, wiadomo jak to wygląda. Także no tak to wygląda, tak to wygląda, polecam sobie poczytać czat na W50 na tawernie, bardzo tam są ciekawe dramki i tak dalej, fajnie się to obserwuje z boku, więc no po prostu myślałem, że tylko na polskich serwerach jest tyle drama, tutaj na takim W50 również się kłócą. Dobra, co ja wam tu mam jeszcze do pokazania? Kwestia gildii omówiona i tak naprawdę chyba to wszystko. Chyba teraz wam pokazuję rush, jaki wykonaliśmy właśnie w sobotę. Tak myślę, bo się rozgadałem o tej gildii i czy ja coś tu mam wam jeszcze do pokazania? Chyba nie. Fajnie, że ten czar nam poleciał. Jak widzicie, dodatkowe piwko, zawsze to będzie podczas EQ, jak będziemy w EQ dawki, będziemy sobie mogli wypić. No i teraz praktycznie, jeżeli chodzi o wiedźmę, no to już codziennie mamy nowy czar. Już tutaj nam brakuje tylko broni. I czegoś jeszcze? Nie, chyba tylko broni, więc no niestety czarna broń jako ostatni nam wyleci, chyba że się mylę, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, okej, no to tak, to tylko broni nam, nie, dobrze liczę, źle liczę, jeszcze czegoś nam brakuje, bo tu powinno być jeszcze 2, dobra, mniejsza z tym, w każdym razie no broni w dalszym ciągu nie mamy, więc no to jest dość lipne, bo wiadomo, że ta broń, jeżeli chodzi o strefy mroku, no to dość mocno by pomogła, no ale tyle, tak jak mówię, tu sobie możemy walnąć portal do piekieł, może się uda, niestety nie udało się, bardzo malutko nam brakowało. Jak jeszcze wygląda nasz ekwipunek? Jak widzicie, tak, około 430 na każdym itemku, ulepszone wszystko razy 6. No i broń mamy taką, bardzo fajny rozrzucik nam siadł, bardzo fajna runka, 27%. Także no, można powiedzieć, że przebieranko nam się udało dość niskim kosztem. No i jeżeli chodzi o lochy, no to w tym momencie wygląda to, może sobie w sumie pychniemy arenkę, skoro nam się już timer skończył, niech będzie ten paladyn, niestety nie udało się, ale okej. No i jeżeli chodzi tutaj o właśnie lochy, no to jak widzicie, wygląda to tak, wiadomo, że nie wszystkie nam się zapisały, dlatego że jak sami wiecie, no jest ten błąd, nie, że nieraz tam się zbuguje, zaczyna się klikać następny loch i się niestety nie zapisze, no ale większość takich najciekawszych nam się zapisało. No i tutaj mamy portal do piekieł, od którego zaczynaliśmy, zawali droga, jego zrobiliśmy od razu po przebraniu, no on był praktycznie tylko do dobicia, jak widzicie mieliśmy nawet 324 level, więc nie 325, czyli źle powiedziałem wam na początku, no i ten portal do piekieł został pokonany przed samym klikaniem loszków, no i lecimy dalej, pierwszego w strefie mroku w 13 piętrze niestety się nie udało mi pokazać, no ale drugi to był mag, który nam zleciał dość szybko, co ciekawe barbar mu nie zrobił prawie nic, maguś, no jakieś tam 2 zwykłe hity. Kunegunda tutaj krytyk jakiś zwykły, no ale tutaj wiadomo, magna maga, my najwięcej mu zrobiliśmy, no i kryt za 17 milionów, no i tutaj za 11 niecałe, no i ledwo, bo 43 tysiące, ale udało się go pokonać, więc to jest super i dostaliśmy jakąś tam klatę, to wiadomo, przebierałem tam pachołki przy okazji, no ale wiadomo, no na magów nie jest to wcale jakieś trudne. Dalej mamy Hagrida, który... który jak sami widzicie, no jest tutaj wojownikiem, no ale to poszło jakoś w miarę łatwo, nie? Wiadomo, te szkoły magii po przebraniu, no to pada bardzo, bardzo łatwiutko. Z tym, że jak sami możecie zauważyć, nie dają nam również za dużo expa. No w tym przypadku to było zaledwie 90 milionów, tu jakaś klata, więc tak to wyglądało. Psyriusz Borg, w ogóle szkoła magii nam bardzo ładnie poszła, dlatego że po tym Hagridzie było tam chyba 2 albo 3 magów. No i jeżeli chodzi właśnie o te lożki, no to o tych magów, no to generalnie bardzo łatwo po tym przebieraniu padali, 100 milionów expa, no nie jest to jakoś tam bardzo dużo, no ale zawsze tam dobicie levela, powiedzmy, że było. Jeżeli w ogóle chodzi w tym momencie o lochy, no to tak, tutaj mam jakieś 3 blokady z rzędu chyba wojowników, którzy mają po 36 tysięcy siły w tornadzie, więc no tutaj nie ma totalnie podjazdu do nich. Jeżeli chodzi o, wiadomo, tutaj 13 piętro, no to tutaj jest wojownik, raczej również do niego nie ma w tym momencie podjazdu,
chyba symulator mi w ogóle nie pokazał, że on jest możliwy. Największe procenty, jakie mam, to jest tutaj, to jest mag, dwójka wybrańców, no i Ron, szkoła magii. Na nich mam około 0,25% szans. I co ciekawe, chciałem dobić 330 level nie awką, tylko właśnie tym lochem, bo mi niewiele brakowało i wydałem na nich łącznie, nie wiem, z 500 grzyba, no dużo w każdym razie. No i niestety nie udało się ich pokonać, więc stwierdziłem, że sobie dam spokój, dobiłem ten 330 level po prostu awką, no ale to jest loch, na który mam najwięcej procent. Na Hemoridor mam około 0,10%, no a inne lochy są raczej not possible, albo tam jakieś 0,05%, więc no tak jak mówię, w tym momencie musimy totalnie odpuścić lochy, nie mamy totalnie tutaj nic do klikania, więc po prostu no wstrzymujemy się i tak jak mówiłem, czekamy na ten legendarny loch. Jeszcze przelecimy po topce w ogóle na sam koniec, po topowych magach, pokażę wam jak to u nich wygląda, ale to na koniec. Syriusza Borka wam pokazałem. No i tak jak mówiłem, to jest kolejny mag, tym razem Suworyt Snape, no i jak widzicie, również z nim problemów nie było. No z magami, tak jak mówiłem, po tym przebraniu szło dość łatwo. Tu na koniec 20, prawie 2 miliony kryt, jakieś rękawice nam poleciały, sporo tych epików było, jak widzicie, jesteśmy obładowani. Jeżeli chodzi o naszego manekina, to też ma same epiki, w razie czego do kibla, żeby były. Także no, jestem, można powiedzieć, zadowolony. Teraz mamy Tora. Tor to jest wojownik, ale również padł dość łatwo. Jeżeli chodzi o runki, no to tak jakoś bardzo się tam nie przykładałem, żeby one były nie wiadomo jakie. Wiadomo, punkty życia się skupiłem, żeby mieć, i nareszcie sobie wrzuciłem łączną odporność. Tutaj mam 3 itemki na punkty życia, już mi leciały po 7%, no ale tak ubrałem. No bo i tak w sumie, nawet jakbym 7%, no to 7 plus 7, 14, więc i tak bym musiał 3 itemki na te punkty życia, więc whatever. No i tutaj mamy łączną odporność jakieś 9, 11, 10, 11. O, i tu nie mam w sumie łącznej odporności, tu zapomniałem sobie wrzucić, ale to tak jak mówię, mniejsza z tym, to jest tylko tak po prostu, żeby było, no bo czekamy na te maksy, nie? Jak już będą mi dropić te maksy, no to wtedy sobie na spokojnie na tym magu zrobimy ten komplet runek. No i właśnie, gruboskórny Gerd, pamiętamy na ostatnim odcinku, nie było z nim możliwości, żeby go pokonać, natomiast po przebieraniu mieliśmy na niego prawie 1%. No jak widzicie, dwa fajne krytyki z naszej strony, no i ten gruboskórny Gerd również padł dość szybko. Potwór w jeziorze, zwiadowca, na niego również były fajne procenty po tym przebranku. Tak właśnie coś czułem, że on padnie w miarę szybko, no i jak sami zaraz możecie zauważyć, fajne krytyki i tak dalej, i bez, można powiedzieć, większych problemów udało się pokonać. I teraz ostatni już tak naprawdę, coś tam możliwe, że pominąłem, bo tak jak mówię, no nie wszystkie te walki mi się niestety zapisały, no ale Dymik Majciarz tutaj barbar nie zrobił za wiele, Maguś również nie, 100 milionów, no i Kunegunda zbiła mu dość dużo, no i teraz my go tutaj dziubiemy powolutku, jakiś tam krytyk był za 14 milionów, teraz 23 i prawie 33. No i Dymik Majciarz pokonany. I kolejny po Dymiku Majciarzu to był Kołek Van Helsing, który, jak sami możecie zauważyć, jest również magiem, więc no z nim również nie było większych problemów. Tutaj fajny krytyk od Magusia, tutaj Kunegunda, no tak samo jak w tamtym przy tamtym magu, jeden krytyk, jeden zwykły. No i my tutaj pyk krytyk, drugi krytyk, no i trzeci krytyk bardzo mocny, z tego on trzy zwykłe ciosy, czy tam dwa chyba, no ale grunże pokonany, jakaś czapeczka dla naszego zwiadowcy, dla naszej Kunegundy nam wypadła. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Jak widzicie, zaczęliśmy klikać 20:34, skończyliśmy 20:48 w sobotę, 11 to była chyba sobota. No i tak po prostu wyglądał nasz rush. Wiadomo, że jeszcze były tornadka, no tornad wiadomo nie zapisywałem, możecie porównać jakie mieliśmy ostatnio tornado, jakie mamy teraz, no a tych tornad też sporo nam padło, no i dobiłem gdzieś 329 level i mniej więcej tyle, widzicie to? Widzicie chyba myszkę na OBS-ie, więc jakby mniej więcej tyle, także no bardzo malutko nam brakowało do 330 levela, no i ten 330 level koniec końców wbiliśmy tam jakoś za jakiś czas, także git, nie? Wyszło to w miarę git. Tak jak mówię, no jeżeli chodzi o lochy OBS, no to procent nie mam za wiele, więc na razie się wstrzymuję, po prostu jest teraz takie awk granie, czyli jakaś tam awka, pupile, wszystko i tyle, bez żadnego klikania, i chyba takie coś będzie miało miejsce właśnie do tego legendarnego lochu, chociaż jeszcze zobaczę jak to wszystko wyjdzie. Dobra, jeżeli chodzi o topowych magów, no to tak, mamy Warkiego, 338 level.
bardzo, bardzo mocny. Generalnie magów na tym serwerze mocnych mamy trzech. Jest to Varki, jest to Yuri Gjorikson, również bardzo oni tutaj idą w łeb i jest jeszcze Natsu Dragnil, bo to jest on, 337 level ma, czyli on troszkę od nich zaczął odstawać, no ale tutaj bardzo, bardzo ładnie oni idą. Ale generalnie no wiadomo, każdej klasy postaci oprócz chyba DH jest tutaj dużo mocnych osób, na przykład jest jeszcze jakiś Nawk 333, kogo my tu jeszcze mamy? Neomo 331, Incrementare 334, więc no tych magów topowych jest naprawdę dużo, no ale jak widzicie już w naszym wypadku to zaczyna lepiej wyglądać, ten 330 level spoko. Gdzie no tak naprawdę 8 leveli do takiego Varkiego czy Yurika z jednej strony dużo, z drugiej strony wcale nie tak dużo, bo musimy brać pod uwagę, że oni mają tych lochów o wiele więcej zrobionych. To jest wiadomo, tu się nakłada kopalnia, która jest obstawiam na jakich w okolicach 15 poziomu, my ciągle mamy 10, tu jak widzicie w ogóle Jurik też sobie tą łączną odporność pobrał na itemkach, kopalnia wiadomo, lepsze gemy, dużo tych czarnych, podejrzewam, że na pachołkach również mają czarne, wiadomo, że pewnie nie na wszystkich, ale generalnie mają, no bo jednak tych salek rycerskich było dużo, no i portal, nie? Portal gildyjny, który też im na pewno więcej daje, nawet z ciekawości możemy sprawdzić 29%, gdzie my mamy 25%, no 4% niby nie dużo, ale jednak troszkę to w tych lochach robi, zwłaszcza dla takiego maga. Także, no, biorąc pod uwagę, na pewno mają więcej expa. Zobaczmy w ogóle jak statystyki. Tutaj ma 3020 i 3000 prawie 200. Varki jak tutaj, 3107, o kurde, Varki ma dość mocne. 3170 i 3000 prawie 160. Gdzie my mamy w tym momencie 3100 inteligencji i 3000 tutaj jak widzicie HP. Więc no statystyk około 150 mają więcej. Także no to też nie jest wiadomo jakoś tam bardzo dużo, no ale tak to po prostu wygląda, oni tutaj muszą praktycznie non stop na tym najwyższym poziomie grać, żeby ten topowy level utrzymać. I tyle, jeżeli chodzi jeszcze o naszą gildię, no to też po tych wymiankach i po tym wszystkim dużo nam ostatnio właśnie doszło tych 15 salek, na ostatnim odcinku chyba mieliśmy około 4, teraz mamy 12 już, więc no tych czarnych gemów również więcej nam leci, jak widzicie my już mamy tutaj komplecik, na pachołkach jeszcze nie mam żadnego czarnego gemu, no ale u siebie jak widzicie już jest ten komplet, tu jeszcze jakiegoś małego mamy, od ostatniego odcinka nam chyba 3 czarne gemy poleciały, to tak dla ciekawości, kogoś może ciekawić to powiem, no ale też by wypadało wymienić, nie, bo już tutaj ten, który nam poleciał ostatnio, duży 324, gdzie tutaj nam dają inne po 280, 274, więc no wiadomo, dobrze by to było wymienić, także no tak to wygląda, no i twierdza wiadomo, teraz póki mamy surek, ile tam nam potrzeba, no to będziemy tą twierdzę raszować, żeby mieć ją jak najwyższą przed kolejnym eventem twierdzy, albo po prostu legendarnym lochem, z którego również lecą paczki. To by było na tyle, wszystko to co chciałem to wam chyba pokazałem, mam nadzieję, że się wam podobało. Przepraszam, że nie nagrywałem tego klikania lochów, bo wam to, no, można powiedzieć, że nie obiecałem, bo nawet mówiłem, że nie wiem jak będę stał z czasem weekend, no ale mimo wszystko nie wytrzymałem tych 2 dni więcej bez klikania i po prostu jak już się przebrałem, to od razu chciałem to poklikać, no jak widzicie dość duży progres zrobiliśmy, bo można powiedzieć, że no około 6 leveli jak na tym etapie gry, no to jest dość sporo, nie? Wiadomo. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tym kciuku w górę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu, jak tam wam poszedł ten event, jakie epiki udało wam się dorwać z Awki. Przypominam o tym właśnie subskrypcji z dzwoneczkiem, bo nam bardzo malutko brakuje do 13 tysięcy, to po pierwsze, no a po drugie ten kciuk w górę będzie mi bardzo miło jak zostawicie. To by było na tyle, dziękuję wam raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!